Wszystkich panów i panie, jest godzina 14:30, miałem to puścić w poniedziałek, ale puścimy dzisiaj. Co ma być, to i tak będzie, panowie. To jest bardzo ładna pogoda. Niech szukają. Jeszcze nie wiedzą, że jest otwarte. Nie wiedzą. Są troszkę głodne. No i ruszyły. Ruszyła armia. I we szwance puściłem. A kolegi, tu jest szapoż jeszcze. No to ruszamy z nimi wszystkimi. Zobaczymy, jak to pochodzi. Wszystkie to wszystkie. Nie ma zlitowania się. Jakiś murzynek jest słaby. Wszystkie to wszystkie, panowie. Zobaczymy te jaśniaczki, co pokażą. Dobra, teraz ich otwieramy. Jak siądą, to siądą. Wszystkie to wszystkie. Czekajcie, dam pauzę, podwieram. One świrują. Świrują. Pogoda jest bardzo fajna, bez wiatru, ale są bardzo głodne gołębie. Uniosły się. Czekajcie, otworzę jeszcze tylko tutaj. Głodne są. Mam karmę przygotowaną. Czekajcie, pauza. Jestem, panowie, tam pracują bardzo wysoko. Widzę, że jasno już. Trochę odbija ich, ale to nic. Klepią białe ogony. Niech se klepią. Niech se klepią. Są głodne. Pozwalamy je usiąść. Muszę iść tu, mam 9 sztuk z tego gołębnika. Postawię tutaj wędkę. Już widzę 3. Czekajcie, postawię wędkę, dam pauzę. Postawiłem tutaj, bo jest 9 sztuk, to może tu przyjść. Świrują tam, widzę, same jasne. Czy coś odstrzeliło? Nie widziałem jeszcze. Tu jest, a nie, strzelają. 1, 2. Ale klepią, niech se klepią. I we szwance puściłem czarny, dostałem od koleżki. Nie wiem, czy dobrze chodzą, czy źle. Tu jest jeden czarny. Będą źle chodziły, to mam młodość. Bo jest żałobnik. Świeży, bo nie miałem żałobników. Jest. Weszł on w czarny. Szesnaście świeżych. 14 oddałem dla Sławka. Wszystko w koronach to było. Mam tylko 2 w koronie, od Bolka jednego i moja samica to jest albo samic. A tak to nie mam żadnej korony, nie lubię korony i w koronach nie lecę. Odstąpiłem 14 sztuk. Dzisiaj byliśmy w Czczewie, zaraz pokażę, jakie przywiozłem dla kolegi z granicy werfle. Ja na nim mówię werfle, niektórzy na nie inaczej mówią. To jest jasny, przez elbląg jakiś biały, jasny z tyłu, na ogonie też jest, ale to nie wiem, czy to z pierwszej tury, czy z drugiej. Z tej drugiej tury nic nie ostrzeliwuje, widzę. No to może jeden, ale kręcą. Pozdrawiamy wszystkich. Miałem nie nagrywać, miałem dzisiaj nagrać o solarach film, ale panowie, już wiem, o co chodzi o tych solarach. Wczoraj była ekipa, dlatego nie nagrywałem, bo nie chciałem, żeby oni tego nie usłyszeli, ale już wiem wszystko, wiem, co jest zgrane.
Nie, że mam, pokażę rachunki, jakie mam do płacenia. Jutro specjalnie jest niedziela. To muszę, Oli akurat nie ma, muszę mieć dwa telefony, pokażę wam wszystko. Po prostu ci, co robili solary, to wykonali je dobrze. Ale to jest wina, nie wiedziałem do dzisiaj po prostu, bo mam aplikację zrobioną, jaki pobór jest. A dzisiaj słoneczko i solary moje dzisiaj w ogóle nie pracują, panowie. A pokazują diody, że solary pracują. Jutro wszystko opowiemy, pokażemy. Tam takie diody są, router specjalnie kupiliśmy. To ten pan jeszcze mówił, że najlepiej kupić pompę ciepła, nie? Palimy drzewem, już nie palimy prądem, bo te solary niby świecą diody, a nie działają. Myśleliśmy, że to jest licznik, wina licznika, ale jeszcze nie wiadomo. Prawdopodobnie ten gówno pokażę wam jutro, wszystko opowiem, pokażę, jaki mam piec, jak to wszystko wyglądało, jak rachunki. Pierwszy rachunek przyszedł ciężki. Ciężki, no nieduży. W porównaniu co miałem pierwszy, to większy. Później jeszcze większy. Nie wiedziałem, odłączyli prąd. W ciągu 3 godzin podłączyli ten prąd. Jeszcze muszę zapłacić 112 za podłączenie. A teraz przyszedł rachunek do mnie 4700, prawie bez 50 groszy. Ale jutro wszystko opowiem, bo to jest dłuższy film taki. Pokażę wam wszystko, jak to wygląda. I okazało się, że jest tam urządzenie niedobre. Bo dzisiaj wszystko niby, diody pokazują, że działa, ale nie działa to urządzenie. No bo nie pokazuje prądu. A piękna pogoda, słoneczna, od rana. W Tczewie duży rynek. Zobaczymy, jak tu siądzie. Odzyskałem dwa murzyny ostatnio. Z Nowakowa. Jeden był z tego gołębnika na czerwonych znakach, a jeden mój z lotu. Zjeżdża jakiś jaśniak. Pewnie z pierwszej tury może. Ale wszystko zobaczymy. Panowie, nic nie ostrzeliło z tych jasnych, ostatnich. Zobaczymy, czy obsadzimy to. Tu jest na piórku białym, ale to jest z tego gołębnika. On chodzi. Najgorzej, że teraz wszystko widzę, będzie się pchało na gołębnik. Żałobnik? Jest żałobnik. Jasny jest. No nie strzelają te jaśniaki tak super, ale jakoś latają. Są bardzo głodne gołębie. Nie siadły jeszcze wszystkie. Siada jakiś jaśniak? Nie, ciemny. O, widać, ale pogoda jest bez wiatru. Bardzo ładna. Jutro rynek w Elblągu. Mam w ogóle za opóźnienia z filmami. Były małe problemy, ale to wszystko będziemy też... O, jest jakiś jasny. Chyba przyszedł jakiś jasny. Z tyłu tu przyszedł jakiś jaśniaczek. Z tamtych oblotanych pierwszych jasnych brakuje mi 3 sztuki. Na 32 sztuki. Tutaj teraz dzisiaj 16 puściłem. One mają bez znaków, bez niczego, tylko mają skówki różne, i białe, i różne. On uderza jakiś, ale to nie wiadomo, czy to z pierwszego, czy z drugiego. Chodzą te jeszcze żałobniki, tu widzę. Nie chcą usiąść. Sporo jasnych chodzi. Jakiś kolejny widzę jasny przyszedł. Nie wiem skąd to, albo to ten sam. Żałobników było 9, 6 też oddałem żałobników. 3 sobie zostawiłem. Będę musiał sobie załatwić albo samca, albo samiczkę. Zobaczymy, czy żałobniki chodzą. 2 widzę tu w locie. Ale gołębie, powiem wam, trzymają się. Te nie odchodzą akurat. Powinny strzelać. Ale miały latać, latają. O, 2 już widzę żałobniki. Tam jasny poszedł. Już zaczynają świrować. Miałem to puścić w poniedziałek, ale mówię, dzisiaj to puszczamy. Zjeżdżają. To jakieś ptaki lecą. To siadajcie, siadajcie. Siada jasny, kolejny na białym ogonie, fajny. 3 piórka ma w ogonie. To jakiś oprzed miasta jakiś, ale to nie mogę powiedzieć, z których to mówię, z tych jasnych. Wszyscy dzisiaj byłem na rynku, co znam, to praktycznie szukali teraz jasnych. Już murzyna nie chcą, ale to dobrze.
na Budapeszta też nie chcą patrzeć u nas. Budapeszty dzikie. Kolego, będziesz oglądał, tam mam dla ciebie, zaraz ci pokażę, ale ona była zamknięta. Była zamknięta, tak. Ale jest na fajnej głowie, muszę tylko zobaczyć, czy to jest samiczka. Jest 6x6, czaposzka czarna. Zaraz ją nagram z bliska, zobaczysz sobie ją. A później zdjęcia ci ją zrobię w klatkę. To ci ją nagram na Messengera. Ale ją puściłem już do ganiania. Ale ona mocna jest, samica. Jak to jest samica? Na 80%. O, jest jakiś już odstrzelił. Ale to chyba z tego gołębnika. A może i nie. Nie, z tego, z koroną, bo sobie tego w koronie też zostawiłem. Mam 3 tylko gołębie w koronie, z jasnych ogólnie. A perłowego miałem tutaj, żołobnika, to go wydałem, bo mam 2 pasiaki perłowe na białym ogonie. Świrują, świrują. Nie chcą usiąść. Ale tu jest moich murzynów trochę. Tutaj żołobnik. Gołębie też były uparte, nie chciały wchodzić, już nie nagrywałem wam to, że gołębie nie chcą wchodzić, bo będą głupie komentarze. Jak przyszedł jakiś jasny, jak ostatnio widziałem komentarz, że słoma była sucha, tak jakbym sam sobie to zrobił. No nie miałem takich gołębi, takie gołębie chciałem. No i mam takie gołębie. 2 strzeliły, poszły w Gdańsk. Tu 3 jeszcze, tu żałobnik, koleżko, chodzi twój. Chodzą, chodzą. 2 dobiły do stada. Tu jest żałobnik. Nie chcą usiąść gołębie. Dochodzi 15. 14:30 z minutami były puszczone. Dzwoniłem do kolegi, że może puszczę. Może puszczę i nie puściłem o 13, ale miałem teraz pojenie, patrzę, że mają wodę w poinkach. A ja co, ja będę je trzymał, co jestem. Przyszły do mnie kiedy w środę, czy w czwartek. Ładna pogoda, nie ma wiatru, to można puścić. Nie wiem, czy ten żałobnik wskoczył do nich, coś na ogonie ciśnie. Słaba widoczność, panowie. Podejdziemy tam, zobaczymy. O, idą 3 od sąsiada. 3 od sąsiada przyszły jaśniaki. Strzelają tam. Nie wiadomo, czy to te pierwsze, czy drugie, nie? Mogłem je puścić tylko z murzynem, zobaczcie. Ale to nie szkodzi. To i tak od jednego to nie ma co się denerwować. Nic nie usiadło na dachu. Wszystko lata. O, następny idzie, patrzcie, z Gdańska wali. Teraz, o, jest, zjeżdża jeden. Zjechał jeden. O, tutaj wali jaśniak. Z Gdańska. Ale jak mocno daje, nawet nie patrz na gołębie. Poszedł tam. Przybliżymy go. O, jest tutaj. Poszedł. Chwilkę go było widać. Za dom poszedł w Elbląg. O, tu 2 kolejne idą, panowie. O, żałobnik. Żałobnik idzie. Zaczęły gołębie szukać chaty. 4 osobno chodzą. Ale jeden żałobnik siedzi, widzę. No tu ruszamy, to już to nie może tak siedzieć. Nie może tak siedzieć, akurat same są. Zaraz pokażemy, co kupiłem dla kolegi. Moja szczotka magiczna do solarów. Ja odśnieżałem, a one i tak nie działały, panowie, dobre, co? Wyszwance od Sławka chodzą. Czarne. Słomę już przywieźliśmy. Panowie, gołębie już są otwarte od 2 dni murzyny. Zaraz pokażemy. Tu mam karmę z propolisem. 3 dzień mi podaje. Gniazda są pootwierane. Z tego powodu, bo już ja mam lęgi. Czyli pozwalam im się nanosić. Karma jest przygotowana. Mieszaneczka z propolisem. Bardzo wygodne.
Jeszcze nie były karmione. Są głodne. Jaśniaki tam są głodne też. O, zbiły się w stado. Tu damy troszkę na budę. Nie sypię, staram się nie sypać na gołębi. Panowie, dam pauzę, coś wam pokażę. A te jeszcze świrują. Musiałem spędzić, żeby tamte zniżyły się. Panowie, jestem. Tamte się odbiły, zobaczcie, co ty nie chcą. Takie gołąbki kupiłem dzisiaj. To są od kolegi z Pasłęka. Akurat był na rynku. One idą do koleżki za granicę. Jeszcze trzy parki innych muszę mu znaleźć. Ktoś je odbierze. Łapcie mają poobcinane. Któryś jest samczyk, któryś jest sam. Ten jest chyba samczyk. I tak to wygląda. Zdjęcia im zrobię od razu. Gołębie są rozpuszczane, nie ganiane. On był z nami chyba na rynku, na ten kolega. Kolego, teraz ci pokażę tą czaposzkę czarną. Z wiaderka jedzą. Gdzie ta czaposzka czarna? O, tutaj chodzi. Nie, to groszka. Zaraz ją znajdziemy. Ona, widziałem, że nie latała bardzo mocno. Ona jest z tego gołębnika. Powinna tu być. O, tu jest koleżka. Tak wygląda. Nie wiem, czy to nie będzie samczyk, ale jak będzie samczyk, to jeszcze jest 6 na 6. Ale to moim zdaniem będzie samica. Czekaj, zdjęcia porobię. Nie najgłupsza, fajna jest. Na fajnej głowie. Kurację przeszła. Ale nie lata teraz bardzo mocno. Ale dwa dni będzie latała. To jest z moich gołębi. I siadły, panowie, zobaczcie. Tamte pierwsze stado cały czas daje, nie? Oj, weź Sławek, weź pan, jeden z nimi chodzi czarny. Drugi też. Może wygonimy moje asiory. Ale one usłyszą trochę i zaraz będą wylatywały z góry. Patrzcie. Usłyszą, że sypie na budę. Głodne są. Żarcia to lecą szybko, ale u mnie jest dieta cud. Jest jasny, czyli to jest? O, to jest kolego twój, nie, to jest jasny z pierwszego, z pierwszej tury. Jest coś z tego drugiego oblatania? Dobra, niech to jedzą. Będą siadały. Będzie film dłuższy. A jeszcze chciałem się, panowie, odnieść do solarów. Nie, że ściemniamy coś. Nie chciałem nagrywać, bo wczoraj była ekipa i nie chciałem po prostu oczerniać, czy to jest wina solarów, czy to jest wina elektrowni. Jeszcze do wczoraj wiedziałem, że to jest elektrownia, ale to dzisiaj mylę się teraz. Oskarżałbym elektrownię i zostałbym po prostu... Sam siebie oszukałbym, bo oskarżałbym elektrownię, że jest zły licznik. Bo się zaczęło dziać to wszystko, jak zmienili mi licznik. A to jest wina ten duży, ten... Jutro wszystko opowiem i oskarżyć kogoś to jest sztuka, a jest całkiem inaczej. Widzieliście sami. Nie, widzieliście. Jutro wam opowiem wszystko. Żałobnik jest w górze. Bo tu nie ma co o gołębiach patrzeć, tylko trzeba... O, przyszedł taki z miasta. Jaśniaczek. Film będzie dłuższy. Nie, że polecam, czy nie polecam, bo nie chciałem też po prostu... oczerniać ani elektrowni, ani solarowców. Bo zobaczą, mówię, film, to nie przyjadą do mnie, panowie. Wiecie, jak to jest, nie? Będą wyciągać, jutro wszystko będzie... O, idzie tam jeden, widzę. I poszedł na sąsiada. Biały cały.
Dwa poszły, klepią. Klepią, dwa na sąsiada poszły. Czy goni, czy nie? Nie, tam jest cisza. Nawet jak goni, to dobrze. Jakby gonił, jak ma być głupi, to niech dzisiaj lepiej leci. Jak później będzie lotowany, to i tak zginie, panowie. Szkoda mu żarcia dawać. A ktoś się tam mnie pytał? Po ile były płacone? Różnie, kolego. Trzeba zapytać tego, co wysłał mnie. Ale mi pokazywał, widziałem je na tym. I mniej, i więcej, w hurcie, wiadomo, taniej zawsze. No, w Warszawie są takie drogie. Jak chciałem kupić sobie w Koronie jednego do pary, to zaśpiewali mi 100 zł. Tylko na białym ogonie. A i oddałem trochę jasnych. Co ja tam dałem? Żałobnika. 6 żałobników perłowego, jasnych. Karpiaczki chyba dwie. No, 14 sztuk mu oddałem Sławkowi do Malborka. Też może film nagra, jak to chodziło. Będziecie zainteresowani. Ma je zaznaczyć, które są. Sławek, twoje weszwance. Od Sławka dostałem weszwance czarne. Z łapą. Chciał mi dać jasnego białego, ale na składzie lekkim nie chciałem. Nie chcę nic brać. Ja mam swoich dużo. Już głębi nie zbieramy. Dzisiaj 12 do pana za trzew. Tam wywiozłem 12 pantosza. Podobne takie do kąciatego. Fajne gąbki, zadowolony. 12 sztuk zabrał. Później zadzwoni, czy jest zadowolony. Zaczynamy troszkę nagrywać. Dobra, panowie, pauzujemy, bo one dalej świrują. Nie ma tam, zobaczcie. Nie ma szans, żeby to zeszło. Film już jest 20 minut. Zanudzam. A, chciałem powiedzieć jeszcze. Jastrząb mi zabrał dwie kaczki. Ten większy. Kaczki już chowam. Normalnie, podleciał ciach, pach. I za, nie wiem, jakiś czas. I to jeszcze Przemek dzień wcześniej mówi, ale ładne kolory. I akurat te, co mówił, że ładne kolory, zabrał. Beżowe. Samca i samiczka. Mógł dwa samce zabrać. Zjeżdżają, panowie. Chwila prawdy teraz. Albo zjadą, albo nie. Ale tu widzę, skądś przychodzą te jaśniaki. O, żałobnik na białym ogonie. Jednego mam. O, tutaj dwa są. Zobaczcie. Sławek, chodzi ten weszwanc jeden, dobrze, czarny. Cały czas chodzi, zobacz. Tylko drugiego nie. Sparzył się z moją, była para, się sparzył z moją kąciatą weszwancką jedną. Coś im tu nie pasuje. Tu może niedobrze, bo tu jest 9 chyba z tego gębnika. Niekiedy potrafiły. Te się obniżają, a tamte u góry nie chcą, widzę. Jeszcze nie mają formy, żeby razem latać. Ale postawimy lagę, będą latać. Murzyna już nie będę ganiał, panowie. Dzisiaj tam snopek stoi, się słomy im daje. No i dobrze, zerwał. O, jest jasno, panowie, zobaczcie, zobaczcie, siadł na tym. Patrzcie, kaczki uciekają. Jest jastrząb, tutaj usiadł. Usiadł na trawie. Tutaj jest gdzieś. Jest gdzieś tu jastrząb, bo go widziałem na tym drzewku. O, jest. Widzicie? Poleciał. Patrzcie, kaczki się złapały. Skubanie, co? I on nie atakuje w powietrzu już, bo nie daje rady. Atakuje tylko... Jak gołębie, idę po broń. Dzisiaj kaczki się boją, bo uderzył ostatnio, ale to chyba nie zabrał, tylko rozerwał. Szał był taki, dalej zaczęło świrować. O, coś przyszło z Gdańska, dwie sztuki. Tam jeden znowu poszedł.
O, w końcu usiadł. Czarny weszłąc. A drugi? Drugiego nie widzę. Nie, drugi chodzi z nimi. No i tu mam 9 tych, jeden już usiadł tutaj, panowie. Groszka tam, bolka też tu siada. Rówka też siada. Mam 9 sztuk tych. Tamte dają bardzo wysoko. Nie ma szans na zejście. Pół godziny już chodzą. Tamte. Dobra, panowie. Damy pauzę. Nie wiem, która jest godzina. Damy pauzę. Zobaczę, która jest godzina i o której obsadzimy. O której zejdą. Pół godziny już chodzą. To szkoda, nagrywamy. Która to jest godzina? Piętnasta, panowie. Jeden. To puściliśmy 14:30 z groszami. To no pół godziny. Pół godziny. Dogramy, jak będą siadać. Tam wtedy nie ma szans tak wysoko. Pauzujemy. Panowie, po 5 minutach gołębie dalej chodzą, ale zobaczyłem, że odjdą 3 z Gdańska. Wracają. Ale zobaczyłem, że u sąsiada chodzą. To dobrze, bo stamtąd wracają gołębie. Sąsiada chodzą, małe statko. No to się, jak coś pójdzie tam i nie wróci, to lepiej niech teraz nie wraca. Ale stamtąd wracają gołębie. Bo teraz 3 jakieś wróciły stamtąd. O, te wjeżdżają chyba w dach. Później pokażemy, która godzina, o której obsadziliśmy to. Jak obsadzimy. Tamte nie ma, ale zniżają się, to jest dobrze. O, żałobnik przyszedł skądś. Zobaczymy. 16 sztuk puściliśmy. O, 16. O, następny poszedł w stronę sąsiada. Nie, zakręca za dołem. Zakręca. Zakręca, zakręca. Dwa osobno. Jakiś cały biały. Dobrze, bo gołębie z jednego lotu są. Jedne są z jednego i drugie z jednego. Dlatego się trzymają razem. Zjeżdżają. No i w dach wjeżdżają. To jest bardzo dobrze. A co, o, przytek iść skądś? Co z tego, że zjeżdżają, jak tamte nie mają zamiaru, panowie, zobaczcie. Może? Podpalimy aż papieroska. Nie, podpalone, nie ma. Czekajcie, idę po fajki. Oblot i fajek nie kupiłem. Jestem najlepszy, nie? Pauzujemy. Jestem, panowie, tamte usiadły, a tu jakiś jeszcze biały wychodził z domu, przyszedł. Z tamtej strony. Sąsiada też jeszcze chodzą. Nie, to nie chcą usiąść. Nie ma opcji. Nie ma opcji, panowie. Ale się trzymam, jest żałobnik, widzę na białym ogonie nadal. Nie wiem, te jasne wszystkie takie same w górze, to nie wiem, które to są. O, jest kolejny jakiś leci, chyba żałobnik. Z miasta, panowie. Tak, no. Zaraz go zobaczycie. Tutaj o. Nie było go w ogóle. Idą 4, tak, na sąsiada. Wróciły. O, tu jest ten żałobnik z miasta. O, tutaj jest. Ale chyba trzeba iść wygonić gołębie, bo zaczynają rajdować. Panowie. Zaczynają się wysoko podnosić. A to jest niedobrze. Jeszcze Jaszom na dzień dobry. Przyleciał sobie na
kolacyjkę, ale nie mam mrozu. Dobra panowie, dam pauzę, wygonię je, ale nie będę ich spłaszał. Snopek jest, dzisiaj im rozrzucę na gniazda. Murzyn już nie będzie ganiany. Stał gołębnik, tych gołębi tutaj. A tam pracują. Dobra, pauza. Jestem panowie, spędziłem to. Miałem to nie spędzić, ale te już się podnoszą bardzo wyżej od tych. Zobaczcie. Tu gdzie są moje, dopiero podniosłem od kawałek. Ale dużo jest już w gniazdach gołębi. Moim obliczeniem maksymalnie do 4 dni będą jajka u murzynów. Nie ma co trzymać. Niech się złączą, może obchodzimy to. Sąsiada jeszcze chodzą, chodzą jeszcze. O, złączyły się z tamtymi wysoko. Ja. Niech się dają. Dobrze, dobrze. Nie mają dzisiaj latać długo, ale latają długo tamte. Tu mają polatać chwilkę i siadać. Tu nie ma takiej opcji. Teraz tu widzę bocian już chce usiąść. No peszta nie będę puszczał, tam jeszcze jest na przeładowanie ze 140 w razie czego. Ogólnie spuszczonych gołębi około 300 otwartych, tylko nie wszystkie latają, widzę jeszcze w górniku parę. A może nie siadają. Tu widzę, że żałomik już wymięka po 40 minutach. Zjeżdża żałomik jeden. Jest piękny, siadł żałobnik jeden. Siadł na zaciąg, nie. Na kołowrotek, ale spadł. Co my nie chcą. Aby się tylko raz oblatały, tak jak teraz, i później gaz im. Jeszcze raz ich puścić. Gaz. To już ja siaki ganiałem parę razy. Z 32 co zostało 29, to już one wiedzą o co chodzi. Może teraz coś z nich będzie. Wejdą w dach. A tu kolejny jakiś jasny z Elbląga. Tu kolejny. Klepie jakiś biały. Wejdą panowie w dach. Super. Jak siądą, to już nic nie gonimy. Co przyjdzie, to siądzie samo albo w ogóle. Ostatni też jest na białym piórku, widzę. To jest z tego teraz wysyłki. Może jeden usiadł. Nie, nie chcę usiąść. Ale obkręcą w górę, widzę, coś czuję. Ruch, ruch. Zobaczcie co one robią. Zobaczcie co one i podnoszą się. Strój w górę. Nie ma opcji z tymi jasnymi. Tu mamy jasne prawie. Trochę murzyna. Ale też widzę czaposze moje dwa. Tu coś idzie. Pasiak w koronie. Dobra panowie, znowu pauzujemy, bo to bez sensu nagrywać. I one nie chcą usiąść. Odchodzą cały czas, zobaczcie. Zobaczcie co one robią. Te jaśniaki. Nie ma opcji, tam jest parę moich murzynów. Jeden widzę ten z przodu, to wymięka, słabo idzie. Strzelają. Dobra, pauza.
Jestem, panowie, telefon mi się rozładował. Muszę go na kablu mieć. Tam masz kabel. Ale świry jeszcze chodzą, ale już w dachu jadą. Dyszę trochę, bo biegłem po kabel do domu. Spojrzałem, która jest godzina. To jest godzina 15:20. To jeszcze 10 minut i będą godzinę chodzić. Do przesady. Ale coś mi się wydaje, że chyba jest Budapeszt obcy. Nie ma nic już na budzie, nawet moich gołębi, panowie, a one jeszcze świrują. U sąsiada chodzą? Nie, u sąsiada jest cisza. Nie chodzą. Co strzelało do niego, to powracało. Żołobniki widzę, trzy są. Tu jeszcze jakiś murzyn, może nie wiem, świeży. Albo stąd. Może i stąd. Bo 9 mam stąd. Nie mam nic. Na budzie to jest niedobrze. Nie mogę iść, bo mam na kablu telefon. Albo mi się wydaje, albo jest Budapeszt jakiś. Na ciemnej szyjce. O, jedzie coś dobrze. O, jadą, jadą. Już wykończone, panowie. Może zjadą. Nie ma już boków, nic nie odstrzela. Nic nie wraca. Może świry zjadą. Może się uda, ale niechętnie niektóre zjeżdżają. Widzicie? To już świeże same praktycznie siadają. Aż cisza nastała, bo muszą usiąść, nie, panowie? Siadają, to aż się buzi otwiera, nie? Czy siądą, czy nie. No i nie chcą usiąść, widzicie. Może. O, teraz chyba klapną. Wszystko dobrze pójdzie. Klapną. Czarny, dobrze, że mój czarny tam był. Przybliżymy troszkę. Widzicie, no, siadają na ten, nie są w zaciągu gołębie. Nie są gołębie w zaciągu. Siadają na kołowrotki. Dobra, panowie. Pauzujemy, a nie, zobaczymy, która jest godzina. Nie rozłączam się. Gołębie siadły. Muszę ciągnąć tu dużo. Jestem ciekawy, ile to chodziło. Nic nie widać na niebie. Zaraz zobaczymy, która jest godzina. Gdzie tutaj, tutaj. 15:23. Jest. Panowie, 50 minut, jak usiadłem. 50 minut, jak gołębie usiadły świeże. No to chyba jest nie najgorzej. Nie siadły po dachach. A może 2-3 usiadły wcześniej. Idę zobaczyć, bo chyba jest obcy Budapeszt. Ale jak to odłączy się. Dobra, daję pauzę, panowie. I odłączam się na chwilkę. Jestem, panowie. Jest ten Budapeszt obcy, dobrze mi widziałem. Ala miedziany, ala nie miedziany, na zielonej obrączce. Normalnej rodowej, nie skówce. We szwance są, na skówkach są. Nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery widzę. Żołobników ile jest? Raz, dwa, trzy żołobniki są. Pokażemy, mam baterię 4% tego Budapeszta obcego. Pokażemy. Nie dość, że ulatane, to jeszcze obcy Budapeszt. O, tam jest koło tego. O, tutaj. Ja tu Budapesztów nie puszczałem, tylko puszczałem czaposze. Widzicie? Idzie tu. Jest Budapeszt. A tutaj idzie. Dobra, panowie. Nie wiem, ile oblatanych jest. 16, bo ten też jest świeży. Biały. To tu jest raz, dwa, trzy,
4. I tam chyba jest 5. 4 na pewno. 4. Bo tu jest na Bieleskówce 5. 6. 7. O, tu jest 8. A to żałobnik jest. Żałobnik, tak. Nie puściłem jeszcze tego Murzyna, bo go nie zaznaczyłem. Dobra, panowie. Później coś, jutro coś dogram, jak siedzą na gniazdach gołębie. Pozdrawiam wszystkich. Pisać komentarze ostatnio. Jestem, panowie, tam nie dokończyłem, bo bateria marznie. Niby nie jest zimno, ale jest chłodno. I telefon szybciej się wyczerpuje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pisać komentarze. Nie odpisałem na tamte ostatnio, bo nie było czasu. Ale staram się odpisać. I co? Jutro coś nagramy. Później napiszemy w komentarzu, kto się będzie pytał, ile ich jest. Wieczorem zobaczę. A jak nie, to jutro wtedy powiem na filmie kolejnym. Jutro będzie o solarach na 100%. Przygotuję się. I do zobaczenia. Wszystkich pozdrawiam. Koleżanki, kolegów, lotników. Dobry lot, panowie. Do zobaczenia na następnych filmach. Bo już naprawdę zmarzłem troszkę. Pozdro. Witamy, panowie, jest godzina 16:20. Jeszcze parę gołąbków ma do wejścia. Gołębie zostały policzone. Jest 100%. 16 zostało puszczonych i 16 jest. Właśnie teraz je wszystkie policzyłem. Jest Budapeszt 1 na plusie. Po dzisiejszym oblocie świeży gołębi. Jutro nagramy o tych solarach w końcu, żeby zakończyć ten temat. Posłuchacie. Nie ma co tam gdybać. Sami to ocenicie, jak to wygląda. A nie będę odpisywał, ile Budapesztów, przepraszam, ile jasnych wróciło, tylko od razu dogramy i to wkleję. Jest 100%, z dobrej im znaki, czerwone dzisiaj 16 tych, co oblatałem. I jutro po filmie solarowym zgonimy tylko na chwilkę, pokażę wam samego jasnego. Murzyny już później też dogramy, trochę słomy im dałem, zaczynają pracować, robią sobie gniazda. Ścielą sobie na jajeczka, czuję, że nie na dniach będą miały jajka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia. Z jasnych jestem zadowolony. Oblatane są wszystkie 16 sztuk. I Budapeszt na plusie. Pozdro dla wszystkich oglądających. Do zobaczenia. Do jutra.